Po śmierci Mieszka I władzę w państwie polskim przejął jego najstarszy syn Bolesław, nazwany później Chrobrym. Zamierzał on rozpocząć ekspansję na północny wschód, na ziemię pogańskich Prusów. Dlatego poparł misję chrystianizacyjną czeskiego duchownego Wojciecha, który w 997 roku przybył do Prus, aby nawracać miejscowy lud. Wyprawa Wojciecha zakończyła się tragicznie. Został zamordowany. Ale jak doszło do tego, że stał się on pierwszym polskim świętym i męczennikiem i jakie to miało znaczenie dla Polski? Bolesław Chrobry jako przewidujący polityk szybko wykupił jego ciało, następnie rozpoczął starania o wyniesienie Wojciecha na ołtarze. Po co? Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż mając świętego, mając jego doczesne szczątki, które przecież stają się relikwią, może stworzyć arcybiskupstwo. Arcybiskup jest samodzielnym zarządcą prowincji kościelnej podległej bezpośrednio Rzymowi, a więc Kościół Polski może się uniezależnić w tym momencie od kościoła niemieckiego. Sprowadzenie ciała świętego Wojciecha oraz późniejsze starania o jego beatyfikację miały tylko i wyłącznie względy polityczne. Dążenia Bolesława Chrobrego do dominacji w Europie Środkowo-Wschodniej zbiegły się z programem politycznym cesarza Ottona III. Chciał on odtworzyć Cesarstwo Rzymskie. Znakomicie ilustruje to miniatura z Ewangeliarza Ottona III. Dary niosą mu cztery kobiety symbolizujące cztery prowincje nowego imperium. Romę, czyli Włochy, Galię, czyli Francję, Germanię, czyli Niemcy i Sklawinię, czyli Słowiańszczyznę. W 999 roku cesarz doprowadził do kanonizacji Wojciecha, a rok później spotkał się z Bolesławem Chrobrym. W roku 1000 do Gniezna przyjeżdża Otton III. To jego przybycie zwykliśmy nazywać zjazdem gnieźnieńskim, choć tak naprawdę była to cesarska pielgrzymka do grobu świętego Wojciecha. To wydarzenie odbiło się szerokim echem w tej części Europy, ale przede wszystkim było bardzo istotne dla Bolesława Chrobrego. Dlaczego? Dlatego, że wizyta Ottona III, ale także różnego rodzaju gesty, które cesarz uczynił wobec polskiego władcy w Gnieźnie, świadczyły o tym, iż Bolesław uznawany jest za Ottona III, najpotężniejszego przecież wówczas człowieka w Europie, możemy go porównać tylko i wyłącznie dzisiaj z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Otton uznał dzięki tym gestom Bolesława Chrobrego za jednego ze swoich najbliższych współpracowników. A co to były za gesty? Cesarz miał włożyć na głowę Bolesława swój diadem, co interpretuje się jako zgodę na królewską koronację polskiego księcia, oraz wręczyć mu kopię włóczni świętego Maurycego. Wszystkie te gesty były dla ówczesnych bardzo wiadomym znakiem tego, iż oboje ci mężowie blisko ze sobą współpracują, a Bolesław Chrobry stawał się jednym z rzeczywistych kreatorów polityki środkowoeuropejskiej. Cesarz Otto III zmarł w 1002 roku. Nowy król Niemiec, Henryk II, nie zamierzał się bratać z polskim księciem, który zajął pograniczne tereny Miśni, Łużyc i Milska, a potem interweniował w wojnie domowej w Czechach i zagarnął je dla siebie. Wybuchła wojna z Henrykiem, która trwała z przerwami aż 16 lat. Bolesław prowadził też aktywną politykę wobec Rusi Kijowskiej. Ostatecznie Bolesław Chrobry został koronowany na króla w 1025 roku, krótko przed swoją śmiercią. Jego następcą został jego syn Mieszko II. Jego panowanie było krótkie, a konflikt z nowym cesarzem Konradem II oraz najazd Rusinów zachwiały państwem. Po jego śmierci chaos w kraju się pogłębiał. Wybuchła ludowa rebelia przeciwko możnym i kościołowi. Na domiar złego na Polskę spadł nowy najazd, tym razem z południa. Dodatkowym elementem powodującym, że to piastowskie dziedzictwo stworzone przez Mieszka, budowane i kontynuowane przez Bolesława Chrobrego i następnie przez Mieszka II, zostało zniszczone przez najazd księcia Brzetysława. Jak podają źródła, została zniszczona wewnątrz katedra gnieźnieńska, katedra poznańska. Też w bardzo poważnym stopniu uległ zniszczeniu Ostrów Lednicki, na którym się znajdujemy, o czym świadczą m.in. znaleziska wokół mostów i wokół wyspy,
w postaci militariów pochodzących właśnie z tego przedziału czasowego. Słabe rządy Mieszka II oraz chaos, który zapanował w Polsce po jego śmierci, zdołał przezwyciężyć dopiero jego syn Kazimierz Odnowiciel. Wygnany z kraju po śmierci swojego ojca, powrócił do Polski około 1040 roku i zaczął powoli odbudowywać państwo.